Witam Państwa serdecznie i zapraszam na prezentację stacji lutowniczej T320 produkcji Axun. Jest to nowość jak na styczeń 2024 roku. Jest to stacja o mocy do 200 W i obsługująca kolby T245 i T210. Być może coś producent jeszcze wymyśli po drodze. Stacja dostarczana jest w takim minimalistycznym kartonie. Tutaj wszystko jest widoczne. Tutaj, jeżeli chodzi o parametry, to one są dostępne w opisie produktu w podanym linku. A teraz na sam początek przeprowadzę tak zwany unboxing, a więc rozpakowywanie, to co otrzymamy po zakupie stacji lutowniczej. A więc dostarczane jest w takim tym kartoniku i tutaj mamy wytłoczki piankowe i co mamy tu na samym początku. Może rozpakuję wszystko i omówię to. A więc co otrzymujemy w zestawie? Tu jest ta główna jednostka, ona jest zintegrowana z podstawką do czyszczenia. Za chwilę się jeszcze i bliżej przyjrzymy. Obudowa jest plastikowa i jak moc, tam wspominałem, jest do 200 W. I jak łatwo się już domyślić, skoro ona jest taka lekka, to zasilacz jest impulsowy. Obudowa jest w ten sposób widoczna od tyłu, a więc mamy główny przełącznik zasilania. Gniazdo zasilania zintegrowane jest z bezpiecznikiem, gniazdo do podłączenia kolby, gniazdo do podłączenia uziemienia, interfejs komunikacyjny USB typu C do komunikacji z komputerem i tam robienia wielu innych rzeczy. Tu mamy miejsce na tą kolbę lutowniczą, odłożenie, miejsce do zmiany grotów na gorąco. Tutaj są miedziane te wióry do czyszczenia grota na sucho, a tu gąbka oraz to miejsce. I tutaj punkt chyba do kalibracji, z tego co pamiętam. Tutaj nie wiem, co to jeszcze jest, nie testowałem tego, bo to jest moje pierwsze otwarcie. Tak jakby był zasilacz do bezprzewodowego ładowania smartfonów. Tabliczka znamionowa. Tutaj jest widoczny ten wyświetlacz oraz cztery przyciski sterujące. Cała tutaj obudowa jest plastikowa. Tutaj jest też jakiś taki chyba plastik, ale bardziej odporny na wysoką temperaturę. Tutaj wszędzie jest, chociaż tutaj jest chyba jakiś metal, mi się wydaje aluminium, bo jest lekko chłodniejsze. Tu jest plastik, jest naklejeczka, a przyciski są gumowane. Nóżki również są gumowane, a więc stacja nie będzie się ślizgała nam po blacie stołu. I ona już teraz ją odkładam na bok. I kolejny element. Akurat trafiła mi się ta rączka, to jest rączka, która 210. Ona jeszcze obsługuje te kolby 245 i już otwieram tą kolbę. Przewód jest miękki w dotyku, jest elastyczny. Tutaj ta odgiętka jest naprawdę elastyczna, a więc jeżeli chodzi o jakość użytych materiałów, jest naprawdę dobrze. Tutaj tak na oko ma ten przewód około 1,5 metra, może troszeczkę więcej i wtyczka w ten oto sposób wygląda. Tu jest ta sama kolba. Ja już to prezentowałem kiedyś wcześniej. I w zestawie mamy takie dwie gąbki, które nakładamy tutaj na tą kolbę. Ja już przygotowałem kiedyś materiał typu short, jak w jaki sposób to wsadzić, tą gąbeczkę. O, chociaż tutaj teraz w tej 210 łatwo wchodzi, bo w tej 245 nie udawało się nasunąć poprzez tą kolbę, tą rękojeść, bo ona miała tu większy rozmiar. I tak samo przez wtyczkę też nie udawało się przycisnąć, trzeba było to zrobić sposobem. A tutaj widać w tym 210 ta gąbeczka jest idealna. I tutaj raz miło trzyma się w dłoni tą gąbkę, prawda? I dodatkowo jeszcze ona izoluje nam to ciepło, ale to ciepło głównie powstaje w grocie, a więc tutaj nic nie powinno dochodzić, to jest głównie o zwiększenie komfortu trzymania. Jest przewód do podłączenia do uziemienia, a więc tutaj z tyłu podłączamy się ten wtykiem banan 4 mm, a tym krokodylkiem łapiemy się za punkt uziemienia.
Jest oczywiście standardowy przewód zasilający, wersja europejska. Tutaj podłączamy tą kolbę. Jest podłączona kolba. I jeszcze zanim przejdziemy do grotów, to można zamontować tutaj ten oto statyw. Widzimy, to jest taki elastyczny statyw, aby ten przewód znajdował się w pozycji górnej. I jest też oczywiście w zestawie ta nakrętka. I w jaki sposób to przymontować? No w jeden możliwy sposób, bo widzimy, że tu jest to ząbkowanie, a więc tą stroną do obudowy. Tutaj też jest takie to ząbkowanie i w pozycji pionowej używam tej śrubki z zestawu i przykręcamy. I już teraz, tak jak już dokręcimy, możemy skokowo zmieniać pozycję tego standu, tego pałąka, prawda? I tutaj w ten sposób się to robi. Tutaj akurat to ułożenie kamery mi na to nie pozwala, żeby w pełni to zaprezentować. Wkładam tutaj ten przewód. Już ten przewód wszedł. Jak widzą Państwo, on jest całkowicie elastyczny. I ta stacja stoi. I dzięki temu na przykład ten kabel się nam nie plącze. Oczywiście tutaj za krótko troszeczkę wyciągnąłem go. O, w ten sposób. Ja to później jeszcze nagram z innej perspektywy. I przechodzimy do już trzech najważniejszych innych elementów. Tutaj te jakieś świadectwa sprawdzenia to już pomijam, prawda, bo to są nieważne takie rzeczy. Jest jedna zapasowa gąbka i w zestawie mamy, akurat w tym zestawie, którym ja prezentuję, mamy trzy groty i to standardowo ten producent dodaje grot, to jest C210, to jest seria i jest grot I010, S020 i K030 i jak one się prezentują. Ten to jest grot stożkowy, w sumie założymy zaraz jeden. Jest grot stożkowy, widać to. Tutaj w ten oto sposób jest grot też stożkowy zakrzywiony. No i grot K to jest grot typu ostrze ścięte noża i tak wyglądają te groty. W sumie tutaj założę ten grot K. On, proszę zobaczyć, to jest oryginalny grot. Tutaj ma wszystkie napisy, prawda? I ten grot w jaki sposób wkładamy? Na razie go wsadzę ręcznie. To jest beznarzędziowe wkładanie tych grotów bez żadnego przykręcania, nie ma gwintów i tym podobnych sytuacji. To jest grot zintegrowany z grzałką, z elementem grzejnym. I już go wsadziłem. I teraz w sumie warto, żebym zmienił ustawienie pozycji kamery, ale też w jakiś sposób to widać. Tak prezentuje się stacja od góry, gdy już jest założony ten grot. Tutaj ten grot żadnego elementu nam nie dotyka. Tutaj to jest na pewno element metalowy. Ta stacja ma czujnik położenia tego grota w podstawce na pewno i gdy odłożymy, to ona nie grzeje. I tutaj, jeżeli ten grot już jest rozgrzany, to możemy zmieniać go w trakcie pracy. I to w ten sposób się wykonuje, że, o widzą Państwo, wypadł ten grot. Ewentualnie, chyba nie wiem, czy to dobrze robię, bo akurat z tymi grotami nie mam żadnego jeszcze doświadczenia. O, w ten sposób wyciągamy. Tutaj możemy sobie naszykować inny grot, prawda? I wsadzam tą kolbę i już grot jest wsadzony. Zaprezentuję to, gdy będę tutaj wykonywał już operację przy włączonej napięciu zasilającym. Prezentowaną stację T320 mam już przygotowaną do pracy. Wszystko jest podłączone tak jak trzeba. Z tyłu uruchamiam tym przyciskiem tą stację. Pojawia mi się tutaj to logo i jest ten ekran startowy. Nie będę omawiał szczegółowo wszystkich aspektów tutaj funkcji wyświetlanych na wyświetlaczu. Tutaj tylko pokażę, w razie czego, gdyby ktoś był zainteresowany kupnem tej stacji, jak wygląda jej funkcjonalność, ponieważ instrukcja jest w bardzo ładny sposób graficznie zaprezentowana. Wszystkie są złącza opisane oraz pełna funkcjonalność. I ja teraz chcę Państwu tutaj pokazać, jak ona działa w praktyce. A więc kolba umieszczona jest teraz w tej podstawce i lutownica ta ma czujnik położenia właśnie tej kolby i w momencie, gdy podniesiemy ją, jak widać, następuje od razu grzanie. Po odłożeniu kolby w jej miejsce przechodzi ona do stanu uśpienia.
Tutaj opis tego ekranu, to tutaj łatwo się zorientować. Wyświetlana aktualna temperatura, tutaj pobór mocy, tutaj mamy te trzy komórki, gdzie są zapamiętane wartości temperatury. Tutaj jest firmware, który jest 1.02, czas pracy lutownicy oraz temperatura chyba otoczenia oraz symbol, że jest buzzer załączony, a łącze Wi-Fi jest troszeczkę mniej podświetlony. Typ grotu, który mamy podłączony, prawda, jednostka temperatur. Do regulacji temperatury służą te oto przyciski i możemy sobie regulować tą temperaturę z wybranym skokiem, tutaj teraz chyba co 5 stopni było. Wybór komórek pamięci, tutaj widać, która jest podświetlona, teraz jest 380 wybrane i skokowo tutaj przystępuje zmiana tej wartości. Wchodzimy do tego głównego menu poprzez dłuższe naciśnięcie i zobaczmy w tej wersji firmware'u, jaka jest funkcjonalność. Ja za chwilę jeszcze dodatkowo zaktualizuję ten firmware, bo zobaczmy od samego końca system info. Ja mam tutaj taki rodzaj firmware'u i on jest z 10 miesiąca, czyli z października 2023 roku, a więc mam tą stację jakby 3 miesiące po jej wydaniu. Temperatura można kalibrować. Tutaj jest też taki czujnik, gdzie też można kalibrować, ale tutaj jest bardziej rozbudowana ta kalibracja i wchodzę do tego menu. I tutaj mamy taki jakby pięciopozycyjny obszar kalibracji tego temperatury na grocie w pięciu różnych wariantach temperatury. Użytkownik może zmienić język tego menu, jest do wyboru tylko angielski i chiński. Tutaj mamy możliwość zdefiniowania maksymalnej temperatury i na przykład mogę tą wartość zmienić, żeby na przykład użytkownik więcej nie ustawiał sobie niż wartość 420 stopni. Ale na razie tą opcję zdeaktywujmy. Niech będzie możliwość ustawienia tej maksymalnej temperatury. Wychodzimy z tego. Można również zablokować tą temperaturę, aby na stałe była ustawiona. Tutaj mamy szereg różnych jakby trybów uśpienia, a więc możemy zdefiniować uśpienie. W tej chwili, gdy jest odłożona kolba, ona jest podgrzewana do temperatury 100 stopni Celsjusza. Możemy na przykład ustawić zupełne wyłączenie. Tutaj czas tego jakby przejścia w stan uśpienia. Tutaj widzimy, że jest taka funkcjonalność. Tutaj chyba zobaczymy, co to będzie. Nawet tego nie sprawdzałem. Tutaj tryb Econo, a więc też jakby przejście do stanu uśpienia. Tutaj resetowanie, to sobie pominiemy. I wchodzę do tego znowu głównego menu. Buzzer, możemy go odłączyć. W trakcie normalnej pracy go odłączamy. Ja w tej chwili specjalnie go mam włączonego, abyście Państwo słyszeli, kiedy naciskam te przyciski. Tutaj możemy zdefiniować właśnie te trzy komórki pamięci, a więc tutaj mam ustawione 280, 350, 380. Jednostki, w jakich mają być wyświetlane, a więc Celsjusz lub Fahrenheity. Tutaj reset i system info już było. To był właśnie ten jakby ekran tego uśpienia. I co? Podnoszę teraz tą kolbę. Jak widać, temperatura szybko mi narosła do tych 280 stopni. Tutaj dotykając ten element, jak widać, jest tutaj wbudowany sensor do jakby szybkiej kalibracji, poprawności wskazań tutaj tego miernika temperatury. Odkładam ponownie kolbę i teraz jak widać, nie wyświetla mi się ten ekran bieżący, tylko to logo producenta. A więc wchodzę tutaj znowuż do tego menu i to odłączyliśmy. I teraz w trakcie uśpienia jest wyświetlana ta temperatura. Co jeszcze mogę Państwu tak w telegraficznym skrócie zaprezentować? W tym oto miejscu są cztery miejsca
One to są gumowa taka tutaj nakładka na opcjonalne groty. Tutaj te groty już prezentowałem oczywiście. Tak one wyglądają. I gdy chcemy na przykład ten grot zmienić w trakcie, gdy jest kolba gorąca i pracujemy, wkładamy ten grot na przykład w to miejsce. Wcześniej sobie przygotowujemy. Tutaj ten grot wyciągam na gorąco. On mi tutaj wpada i kolejny grot wkładam. Już jest wsadzony. Widać, że się rozgrzał, prawda? I już jest gotowy do pracy. Osiągnął temperaturę 280 stopni. W tej chwili już przerywam tą prezentację. Być może jeszcze w jakiś kolejny odcinek przygotuję. A zaktualizuję ten firmware sterujący i zobaczymy, czy będą widoczne jakieś znaczące zmiany. Mam już podłączoną stację poprzez przewód USB typu C z komputerem i uruchamiam to oprogramowanie sterujące od producenta. Tutaj wymagana jest rejestracja, już jestem zarejestrowany i tutaj widzimy, to okno się pojawiło. I co widzimy w tym programie obsługującym? Że została wykryta ta stacja lutownicza i ja tutaj mam ten firmware 1.0.2, a jak widać w międzyczasie już mamy wersję 1.10 wersji. Stacja tak się zachowuje i co? Klikam start. Na ekranie widać te procesy zarówno na ekranie, jak i w programie komputerowym równo przebiegają. OK, tutaj już ten proces aktualizacji został zakończony. Jeszcze raz zobaczmy, został wykryty, prawda? I tutaj już mamy, że ta wersja jest 1.1 i już aktualizacja jest niepotrzebna. Widać 1.1 już jest ta wersja i zobaczmy, jaka jest funkcjonalność ewentualnie. Teraz jak widać już w tym nowszym firmware'ze doszła nam ta funkcja, gdzie mamy rysowany, że jak powiem, charakterystykę temperatury w czasie. To jest taka najważniejsza funkcja. Wyjdźmy może z tego. O, widać, że to menu jednak się zmieniło, a więc warto było dokonać tej aktualizacji. Nie będę omawiał tych funkcji szczegółowo. W programie komputerowym widać było, jakie zaszły tam zmiany. I tak jak widać, to menu przeszło nam teraz w formę graficzną i mniej więcej tutaj te okienka odpowiadają chyba tym przyciskom. A więc tutaj wracam. Dłuższym naciśnięciem tego przycisku set wchodzę właśnie do tych ustawień i tutaj tymi strzałkami, jak widać, mogę się poruszać. Ale tylko zmieniła się szata graficzna i ewentualnie jakieś szczegóły, więc OK, wchodzę i widzimy, to menu jest teraz bardziej rozciągnięte. I szybko zobaczmy, co teraz to nowe menu oferuje. Doszedł chyba język rosyjski, z tego co widzę. Dźwięk jest na drugim miejscu, a więc tylko nadal można włączyć i wyłączyć. Opcja jest obsługi właśnie tego Wi-Fi. Tutaj się próbuje ta stacja połączyć. Ja tutaj akurat nie mam żadnej sieci Wi-Fi udostępnionej, a więc chociaż mam chyba jakąś. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Tak. Wi-Fi teraz. Aha, trzeba zeskanować kod QR. Dobra, czyli wychodzimy z tego. Teraz ten wygaszacz ekranu. 10 sekund, to jest troszeczkę zmieniony. Reset. Ustawienia czasu. Dobra. System info, a więc tutaj już jest bardziej rozbudowana ta jakby zakładka. I tutaj mamy wersję, więc V1.10. Tutaj numer telefonu, e-mail do wsparcia technicznego. No i tutaj data chyba produkcji, czyli to jest ten 25 października. Tutaj co możemy zrobić? O, doszła jakaś opcja test. I co to jest? Test security. A więc tutaj to pomijamy.
Tutaj tak za bardzo tego nie widzę, a jest, jak widzą Państwo, moje pierwsze spotkanie z tym najnowszym firmware'em. Ja tylko pokazuję po prostu, jakie są funkcje. I tutaj, gdybyśmy byli podłączeni poprzez Wi-Fi, ta stacja już bez użycia tego programu komputerowego moglibyśmy dokonywać aktualizacji tego firmware'u. Temperatura, a więc tutaj jednostki możemy sobie zmieniać, standard. Tutaj kanały, a więc te komórki pamięci, kompensacji dokonać, a więc tu jest dodatkowa nowa funkcja. Tutaj już ta praca w trybie uśpienia, a więc też temperaturę sobie ustawić, opóźnienie zadziałania tego automatycznego przejścia w stan uśpienia i czas. Dobra, tam był. Teraz system, to już byliśmy, temperatura, aha, czyli tutaj są tylko właściwie trzy zakładki jak na tą wersję firmware'u i zobaczymy jeszcze tego, stacja działa i mówię tutaj krótkie naciśnięcie tego przycisku set, poczekajmy aż niech ta temperatura troszeczkę się obniży. Tutaj troszeczkę tak niekorzystnie to w kamerze widać, ten wyświetlacz, ponieważ odbija się mocno wszystko, zmienię może troszeczkę perspektywę. O, w ten sposób może być lepiej to widoczne. I jest ta temperatura i proszę zobaczyć, jaki teraz będzie nagle narost temperatury. Tutaj ta czerwona linia to jest temperatura właśnie. I podniosę tą kolbę. I widać narost temperatury, a na zielono to jest, chyba mi się wydaje, procent mocy, a więc w momencie podniesienia do kolby, do tego grota została dostarczona maksymalna energia elektryczna, jaką oferuje ten zasilacz. I to na tą chwilę byłoby tyle, jeżeli chodzi o prezentację funkcjonalności tej stacji lutowniczej. Ewentualnie tutaj jeszcze tak z tej perspektywy Państwu tak pokażę, jak ona wygląda. To jest materiał dla potencjalnie zainteresowanych klientów. I tutaj jeszcze zaprezentujmy tą wymianę grotów. Zobaczymy, jak to menu się zachowa. Wyciągam ten grot. OK, wyciągnąłem go. I mamy tutaj informację, że rączka została rozłączona. A więc też wykrywa, że tak powiem, obecność tego grotu. Ja przez jakiś czas jeszcze tą stację mam u siebie na biurku. Jeżeli mają Państwo jakieś praktyczne pytania, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Dziękuję bardzo, do widzenia.